to zaczynamy. Witam gorąco i serdecznie, ja nazywam się Eligiusz Zróbek i prowadzę projekt Myśl jak Milioner Show, w którym przedstawiam wywiady z laptopowymi milionerami. Jednym z takich laptopowych milionerów jest Rafał Kujawa, z którym dzisiaj mam zaszczyt przeprowadzić wywiad. Ten wywiad jest trochę inny niż wszystkie, dlatego że wcześniej przeprowadzałem wszystkie wywiady przez internet. Tym razem mamy ten wywiad face to face. Rafał 6 lat już zajmuje się swoim biznesem internetowym i tak jak mówił, żeśmy rozmawiali poza kamerą, nikt w niego nie wierzył, ale teraz został już dawno milionerem i wierzą w niego wszyscy. Tak więc zgodził się w ogóle, żeby przeprowadzić ze mną wywiad na żywo, z czego też jestem bardzo, bardzo dumny. No i będziemy po prostu zaczynać. Mam tutaj jakieś ściągawki, żebym się nie pomylił. Witam Cię serdecznie, Rafale. Bardzo mi miło, witam, że również jesteś razem ze mną. Mi również bardzo miło i cieszę się, że mogę poświęcić ten czas właśnie Tobie. Super, super. Słuchaj, Rafał, nie będziemy przeciągać. Robimy pytanie numer jeden. Powiedz mi tak. Ja wiem, milion osób już się Ciebie pytało, jak to było na samym początku, ale każdy, jak przeprowadza wywiady, to pyta się o to samo. Powiedz mi, jak to się zaczęło wszystko i dlaczego jesteś dzisiaj taką osobą, którą jesteś? Mhm. Zaczęło się to cały czas od pewnego czasu, powtarzam, że to 6 lat temu, może to już było trochę więcej, około 7 lat temu. Zacząłem, ja rzuciłem po prostu moją pracę na etacie z dnia na dzień, po prostu stwierdziłem, że nie chcę poświęcać czasu na pracę dla kogoś, na to, że no, przy sobie znam, że byłem osobą leniwą i nie chciało mi się poświęcać czasu nawet na to, żeby rano wstać i szukam łatwiejszego sposobu na życie, a że wiedziałem, że u mnie ta motywacja musi być taką presją, więc jedyną motywacją, która mogłaby mi dać takiego kopa, że rzeczywiście osiągnę to, czego bym chciał, to musiała być ta negatywna motywacja, więc musiałem sam siebie postawić przed presją, musiałem rzucić wszystko i całkowicie swoje życie postawić na jedną kartę i udowodnić wszystkim, że będę robił to, co chcę, a wtedy to, czego chciałem, to było zarabianie w internecie i pamiętam, jak na początku całej tej mojej drogi, przez pierwsze 2-3 lata w ogóle, wszyscy moi znajomi śmiali się ze mnie w ogóle, że co ja chcę robić, czym ja się chcę zajmować i co to za pomysł. Nikt nawet nie wiedział, w jaki sposób można w internecie zarabiać. Teraz zupełnie inaczej to wygląda. Już sam wiesz, że tych sposobów jest mnóstwo. To nie jest tak, że to jest jakiś magiczny sposób i sekretna wiedza, jak zarabiać w internecie, bo naprawdę na wiele sposobów można zarabiać, ale wtedy ja sam do końca też nie wiedziałem, na czym to będzie polegać, więc nie umiałem jednoznacznie odpowiedzieć, czy moim rodzicom, czy znajomym, na czym to będzie polegać. Ja po prostu im mówiłem, że ja zacznę zarabiać w internecie. No i jedyne, co mnie do tego doprowadziło, to często o tym powtarzam, to konsekwencja i wytrwałość i umiejętność odbijania tych negatywnych, może nie życzeń, ale tej negatywnej energii, gdzie ludzie naprawdę we mnie nie wierzyli, to potrafiłem to przerobić w sobie i to budowało we mnie jeszcze większą siłę, żeby udowodnić, że do czegoś dojdę i że to nie będzie standardowa droga, jaką w tych czasach większość ludzi obiera, czyli studia, praca, rodzina i funkcjonowanie od konkretnej godziny do konkretnej godziny i pracowanie dla kogoś. Dokładnie, dokładnie. Tak jak mówisz, właśnie z tą negatywną energią, jeżeli umiesz ją przedstawić dla siebie, żeby ona Cię potęgowała, to jesteś na plusie, chociaż dużo osób ma tak, że no niestety nie potrafi tego zrobić i po prostu rzuca to wszystko, bo myśli, że się po prostu nie nadaje do tego, a to jest błąd. No to się zgadza. Wielu moich znajomych, rozmawialiśmy jeszcze przed wywiadem o tym, dokładnie, że wielu znajomych zaczynało w podobnym czasie, co ja. Zostało u nas kilkunastu, którzy konsekwentnie zajmują się tym, czym zaczęliśmy się zajmować, ale wiele osób po drodze odpadło, no bo tych negatywnych opinii, nawet teraz oczywiście, że się dalej z tym spotykam, tylko że teraz to już kompletnie mnie na przykład nie rusza, to w ogóle nie robi na mnie wrażenia, kiedy ktoś mówi, że no co teraz może mi osoba powiedzieć, że nie dam rady, skoro już dałem radę i skoro już tak żyję, no z tym się ludzie będą spotykać i na to trzeba być gotowym, kiedy ktoś chce zarabiać w internecie, to na początku te opinie, to nie są jeszcze takie czasy, że ludzie interesują się tymi nowymi technologiami, że ludzie od razu będą wierzyć, że rzeczywiście w internecie można funkcjonować. To jest dalej dla ludzi nowość i te negatywne opinie cały czas będą. Trzeba być wytrwałym, żeby przejść to. I konsekwencja w działaniu.
Powiedz mi, czym się zajmujesz na dzień dzisiejszy i jak przynosi ci to profity? Bo wiem, że jest całkiem fajnie. No jest całkiem fajnie. Aktualnie głównie zajmuję się kryptowalutami. Jednocześnie współpracuję na zasadzie marketingu afiliacyjnego z jeszcze kilkoma firmami. Mówię jeszcze, nie wiem jak to się będzie rozwijać w przyszłości, ponieważ tak naprawdę kiedy robię sobie przerwę od tego marketingu, zawsze w pewnym momencie, po jakimś okresie czasu tęsknię za tym i chcę do tego wracać. No, brakuje mi tego marketingu, kiedy pewien okres czasu go nie robię, więc myślę, że będę wracał do tego. Współpracuję teraz, już mam taką stałą współpracę z trzema firmami, plus no dodatkowo, tak jak powiedziałem, dodatkowo, a właściwie teraz głównym moim źródłem dochodu są kryptowaluty. Nie mówię tu o handlu, raczej powiedziałbym, że wydobycie kryptowalut. To są różne sposoby wydobycia, bo większość ludzi myśli, że wydobycie kryptowalut to jest, że kupujesz koparkę, trzymasz ją w domu i na tej zasadzie wydobywasz kryptowaluty. Ja koparek już dawno się pozbyłem, miałem ich trochę, ale nie posiadam fizycznie żadnej. W zupełnie inny sposób wydobywam te kryptowaluty, a jednocześnie teraz w głowie mam jakiś tam inny biznes związany z nieruchomościami, w związku z tym, że żyję w Anglii i tutaj zająć się tymi nieruchomościami można zupełnie łatwiej jest się zająć niż w Polsce, więc to otwiera przede mną nowe możliwości inwestowania pieniędzy, które zarobiłem w internecie. I jeszcze ciekawostką jest to, że z Łukaszem Milewskim widziałeś, rozpocząłem współpracę. Tak, i to będzie współpraca na konkretnym poziomie. To nie jest tak, że widzieliśmy się i to się zakończyło na jednej rozmowie. Mamy podpisaną, że tak powiem, umowę i no i to będzie dosyć duże szkolenie, razem będziemy organizowali. To będzie szkolenie na większą skalę. Mogę powiedzieć spokojnie, że to będzie szkolenie na europejską skalę. Rozumiem. Moje gratulacje, bo rzeczywiście Łukasz Milewski jest bardzo wielką figurą, no i dostać się tam właśnie na ten sam szczyt, to moje gratulacje. Dziękuję. Nic dodać, nic ująć. Słuchaj, jakie są najlepsza Twoja strategia marketingowa lub sprzedażowa? Jak to jest u Ciebie teraz? Ja mogę powiedzieć, co jest dla mnie najlepsze, ale nie mówię, że dla każdego to będzie skuteczne. I nie każdy też będzie chciał w taki sposób jak ja podejść do tej strategii marketingowej. U mnie to, ja nie rozdzielam obecnie pracy od życia prywatnego. To jest połączenie, bo jednocześnie praca jest moją pasją, a pasji no nie rozdzielisz jako pracę, a życia prywatnego, więc przez to, że ja łączę to u mnie, to uważam, że to jest to moją najlepszą strategią, ponieważ ludzie widząc mnie w internecie, kiedy poznają mnie osobiście, tak jak ty dzisiaj mnie poznałeś, widzą, że ja rzeczywiście tym żyję, że to nie jest tak, że ja siedzę w internecie i że ja robię wszystko i wyłącznie pod publikę. Oczywiście część rzeczy, które robię w internecie, jest pod publikę, jest typowo marketingowymi zagrywkami, zachowaniami i mógłbym naprawdę wymienić, które zagrywki, z których niektórzy ludzie mnie kojarzą w internecie, które to były typowo pod marketing, ale bardzo dużo życia pokazuję prywatnego i myślę, że to właśnie działa na ludzi też, że chcą ze mną współpracować ze względu na to, że pokazuję po prostu kim jestem, jaką jestem osobą i że tak naprawdę nie mam nic do ukrycia. I to łączenie tej pracy z życiem prywatnym i to, że ludzie czują, że ja tym żyję, myślę, że to jest taka, to moja najlepsza strategia marketingowa. Oczywiście nowe osoby zapytają, czy one tak powinny i nowe osoby mogą pomyśleć od razu, no przecież tak się nie da, no bo po pierwsze nikt nie chce w taki sposób zaczynać marketingu, bo ludzie nowi, którzy zaczynają w internecie i chcą zarabiać w internecie, boją się tego i na początku nie chcą się z tym afiszować, pokazywać i to jest dla mnie całkowicie zrozumiałe, ale z czasem, kiedy już to robisz, jesteś konsekwentny, nie masz problemu z tym, żeby pokazywać, że to jest Twoja pasja i Twoje życie i część ludzi się tego wstydzi, ale ja jestem na takim etapie, że ja jestem z tego dumny, z tego co robię, jestem z tego zadowolony, ponieważ mam wyniki, bardzo dużej ilości osób pomogłem wyrwać się z etatu, pomogłem spełnić im marzenia, czy zarobić nawet miliony i ja jestem z tego zadowolony, uważam, że nie mam tutaj nic, czego mógłbym się wstydzić i to jest to właśnie. Cześć, witam Cię serdecznie, Eligiusz Zróbek z tej strony. Dziękuję, że słuchałeś aż do tego momentu naszego wywiadu z Rafałem Kujawą. Jeżeli chciałbyś posłuchać całości naszego wywiadu, to przejdź na stronę www.myśljakmilioner.com/Rafał.
tam uzyskasz dostęp całkowicie za darmo do całości naszego wywiadu. Dziękuję Ci pięknie, że to przesłuchałeś i miłego dalszego słuchania. Pozdrawiam Cię, Eligiusz Zróbek.